To jest coś niesamowitego. On się cały czas upomina o miejsce Marii w naszym narodzie. Polska nie musi nikogo naśladować, to inni powinni naśladować Polaków. Jako 70-letni zakonnik wybrał się pieszo do Polski, żeby zobaczyć tę ziemię, którą Maria jest królową. Szczęść Boże! Szczęść Boże Państwu! Pozdrawiam serdecznie. Dziś w studiu EWTN Polska gościmy księdza Józefa Niżnika. A dziś będziemy rozmawiać o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa i o roli Maryi Królowej Polski dla naszego narodu. Są jeszcze kolejne ważne słowa w encyklice Piusa XII. Pius XII pisze, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa. Co to znaczy? To jest bardzo ciekawy temat, i myślę, że z tym przedmurzem chrześcijaństwa, co pięknie papież Pius XII napisał, związane jest miejsce Polski w planie zbawienia. Bowiem my chlubimy się, takim wielkim darem jest Matka Bosza. I trzeba jeszcze raz przypomnieć, że nasze najsłynniejsze sanktuarium, jaka jest Jasna Góra, to nie jest nasza decyzja i nasz wybór, to są plany Boże. Matka Boża, jak czytamy początki z 1382 roku tego sanktuarium, to wyraźnie widać, że Władysław Opolczyk miał inne plany, ale umiał się poddać. Bożemu działaniu. I po, ten obraz, który chciał mieć w, swej, w swoim zamku, w swojej kaplicy na zamku, pozostawił dla dobra narodu. Czyli że Matka Boża przyszła e, jakby do nas. Ale rodzi się pytanie, dlaczego przyszła? Dlaczego chciała mieć to sanktuarium? E, później tak samo, jeśli e, chodzi o Andrzeja Bobole, e, on się objawiał po śmierci. i Wskazałem już, że objawiał się dlatego, e, aby Pan Bóg w nim pokazał, że świętość może mieć inne oblicze, do których myśmy się przyzwyczaili, ale też i Andrzej Bowola, Pan Bóg nie pozwolił o nim zapomnieć Polakom, po to, dlatego, może dlatego, że ma ważną misję do spełnienia w naszym narodzie. Właśnie to jest podporządkowane wszystko Bożemu na planom zbawienia i roli w tym planie zbawienia naszego narodu. A w moim i, I ten Andrzej Bobola właśnie jest tym, który mówił, Panu mnie ustanowił patronem. Czyli trzeba sobie zadać kluczowe pytanie. Dlaczego Pan Bóg dał nam Maryję? Dlaczego Pan Bóg dał nam Andrzeja Bobole, takiego męczennika, świadka, wiary, obrońcy naszego narodu? Przecież wiemy, że Bobola, kiedy umierał, to kozacy przede wszystkim domagali się dwóch rzeczy, żeby się wyparł swojej katolickiej wiary, żeby przeszedł na prawosławie mhm. i domagali się, żeby wyparł się, że jest lachem. Później kpili nawet z niego, że patrzy, jak lach tańczy, jak go powiesili u Tak, a powiedzmy, że lach to oznaczało w tamtych czasach Polak. Polak, tak. I teraz w moim takim rozeznaniu to Polska jest w planie z Bożym przewidziana do tego, aby bronić chrześcijańskiej wiary. I dlatego o, jestem bardzo dumny, że jestem z tego narodu. Jestem bardzo Bogu wdzięczny, że płynie w imię Polska Krew. I zresztą to, cośmy ostatnio zrobili, jak się rozpoczęła wojna na Wschodzie, to widać, jak myśmy się zachowali. To jest dusza chrześcijańska. My, nawet, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że my naprawdę jesteśmy innym narodem, i to chyba się wielu nie podoba. I teraz zobaczcie, Państwo. Że Polska jest tym pierwszym narodem, które upomniała się o właściwą ewangelizację w XIV-XV wieku. Bowiem, dlaczego Polacy złączyli się unią z Litwą? Żeby krzyżacy ich nie mordowali, żeby ich na siłę do wiary nie zmuszali. To nie przyniosło Polski wtedy chwały, bo wiadomo, że w stolicy Pastolska była, była zapatrzona w krzyżaków jako tych, które są dobrocieństwem dla chrześcijaństwa. To się ukazuje, że Polacy powiedzieli, że to nie tędy. Paweł Włodkiewicz na e, Soborze w Konstancji w 1414 roku e, pojechał wtedy bronić Polski przed całym chrześcijańskim dobra, światem dobra. i powiedział, że prawo do życia na świecie mają i poganie, i chrześcijanie, ale nie wolno ogniem i mieczem nawracać na wiarę, bo to jest niezgodne z duchem Ewangelii. To jest, to jest niesamowite było wtedy. My już tak się przyzwyczaili tak, 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 do tego, jesteśmy, tak, ale, ale jaka tak, to jest mm -hmm. e, potężna wewnętrzna siła obrony chrześcijaństwa. Polacy, Pan Bóg posłużył się polskim narodem po ponad tysiącletniej historii, by powiedzieć, że to do niczego nie prowadzi. A później zobaczmy, kiedy muzułmanie zbliżali się do Watykanu, to papież kogo prosi? Polacy, przyjedźcie, pomóżcie. Jan III Sowiecki jedzie pod Wiedeń, i Polacy ratują znowu chrześcijaństwo. Umiejmy od tej strony popatrzeć. Później w 1920 roku, kiedy już jesteśmy bardzo słabi i w zamyśle bolszewików jest to, żeby skomunizować całą Europę, którym narodem się panu posługuje, żeby uratować cud nawet się stał nad Wisłą, żeby uratować Europę przed rozlewem ateizmu i komunizmu, nie? a później idźmy dalej jeszcze, rozwalenie Związku Radzieckiego. Tak, można to czytać od strony historycznej, ale też można czytać od strony wiary. Ja przerwę tutaj. Fakty mówią same za siebie. Niekiedy nam się zarzuca, że za bardzo zapatrzyliśmy się jako palacy w romantyczny mesjanizm i wydaje nam się, że jesteśmy narodem wybranym. Tymczasem fakty pokazują, że rzeczywiście to Pan Bóg powołał nas do obrony wiary. Tak, do wiary chrześcijańskiej. I dlatego też. Pan Bóg dał nam Matkę Bożą i dał nam Andrzeja, żeby nam w tym pomogli wypełnić to misję, do której jesteśmy zobowiązani. I stąd też papież Pius XII mówił już nieraz, raz, żeście byli przed burzą chrześcijaństwa, czyli żeście zatrzymali bezbożnictwo, muzułmanizm, ateizację. Pan Bóg posłużył się waszym narodem. I dalej bądźcie tym samym. I dlatego, że bardzo aktualne są te dzisiejsze słowa. Z encykliki, żeby one wybrzmiały mocno, że to, co się dzisiaj dzieje z Polską. Tu nie chodzi o to, że Polacy są jacyś inni, i że mają jakoś swoje zapatrzenie w siebie. Tu chodzi o to, że Polska jest chrześcijańska. I Bibo, że tyle się robi, bo tyle lat było komunizmu. Teraz jest ten Sekularyzm, który się wkrada do naszych rodzin, i tak Ale popatrzmy, dusza chrześcijańska jeszcze w Polakach jest. Kiedy ze wschodu, kiedy na wschodzie rozpoczęła się wojna i uchodźcy przyszli do, Polak do Polski, wiemy, że te stosunki polsko-ukraińskie nie były najlepsze. Mhm. Pamiętamy rzeź wołęską, ale tak się zachowuje chrześcijanie nie patrzy na to, co było. Umie przebaczyć i umie czynić dobro, bo chrześcijanin jest człowiek, który czyni dobro. I, i cała Europa się dzisiaj e, dziwi i nie może tego zrozumieć. Dlaczego się nie porobili obozów, tylko się otwarli domy? Bo chrześcijanin tak się zachowuje. Chrześcijanin pomaga, chrześcijanin przebacza, ale żeby to świat zrozumiał, że to jest istotą, jak my dzisiaj dajemy piękne świadectwo, co to jest chrześcijaństwo całemu światu. I Matka Boża znowu pokazuje, bo był taki czas, że Bóg tej, całemu światu poka, zwracał uwagę na Polskę poprzez Faustynę, mm -hmm. poprzez pontyfikat Jana Pawła II, mm -hmm. a teraz poprzez konkretne czyny, już nie tylko piękne osoby z tego narodu wyszły, które wniosły wiele w chrześcijaństwo świata, ale ten naród patrzy, jak się zachowuje, bo jest chrześcijański ale żeby to ludzie umieli odczytać i to co nieraz się mówi, że Polska stanie przewodnią, siłą narodów, będzie takim prym wiodła w świecie i prawo Boże będzie w niej obowiązywać, ale tam jest jedna zasada, jeśli dochowacie mi wierności. I tutaj święty, trzeba świętego Andrzeja powoli bo wzywać, bo sami sobie z tymi mocami ciemności nie poradzimy, to musi nam niebo pomóc. I Pan Bóg dał nam i Matkę Bożą, i Andrzeja Boboli. to, co w moim przekonaniu jest, że Maria wskazuje na Andrzeja, Andrzej wskazuje na Marię. I tu ksiądz dotyka bardzo ważnej kwestii Matka Boża w życiu świętego Andrzeja Boboli, a może dokładniej Matko Boża Królowa Polski w życiu Andrzeja Boboli. Ksiądz w ostatnich latach odkrył jakby na nowo Maryję jako królową Polski. Co to oznacza w kontekście tego bycia przed Chrześcijaństwa, w kontekście tego bycia wiernym Panu Bogu? To znaczy takie określenie, że ksiądz odkrył, to nie. Ja mhm. mistyk taki to nie jestem, <laughs> ale chodzi o taką sprawę, że medytując to wszystko, przede wszystkim taką będąc zaprzyjaźniony ze Świętym Andrzejem Bobolą to mi bardzo dużo pomaga rozumieć miejsce i rolę Maryi w naszym narodzie. Właśnie to co przed chwilą powiedziałem odnośnie tego daru Matki Bożej, to jest właśnie jakby konsekwencją czczenia Andrzeja Boboli. On jakby mnie wskazał i powiedział wyraźnie wtedy w 2020 roku 1 maja, że nie ma nikogo ważniejszego nad Maryją w Polsce. Ona jest królową i panią i wszyscy jesteśmy jej sługami. Nie ma nikogo ważniejszego. To właśnie trzeba umieć. Nie można Marię z kimkolwiek zrównać. I to wielu Polaków nie rozumie. Główny patron to Wojciech Stanisław Maria. Tak. Maria uh -huh. jest zupełnie kimś innym. Jest królową i panią. Ale do czego zmierzam? Że te podwaliny Andrzeja Boboli, jeśli chodzi o Matkę Bożą, to wyniósł z domu. Bobolowie to byli wielcy czciciele Maryi. I wiemy, że Bobolowie w Strachocinie przywiązywali wielką wagę do katolickiego wychowania swoich dzieci i do pokazywania im właściwych wzorców. Później, jak Andrzej Bobola został oddany w ręce jezuitów, ci pogłębiali jego maryjność w duchu sodalicji mariańskiej. Wiemy, bo zachował się dokument z 8 marca 1608 roku, jak Andrzej Bobola jako on, Uczeń z szkoły w Braniewie wstępuje do Sodalicy Mariańskiej. Potem wiemy, że przychodzi taki moment w życiu Andrzeja, kiedy ma trudności, że on odkrywa, że to oddanie Matce Bożej było takie zewnętrzne mhm. i niewiele wnosiło w jego życie. Dlatego już jako nowicjusz w zakonie ponawia, ale już nie w tym duchu zewnętrznym ale jednoczy się z Marią, czyni ją Panią swojego życia. I tak naprawdę to do tego doszedł, zginając kolana przed tabernakulum, że nie można pomijać Marii, że ważny jest Jezus, ale ważna też jest i Matka Boża. Warto na to zwracać uwagę dzisiaj, bo Maria nigdy nie zasłoni Jezusa, jak nas nie podprowadzi. to Pan Bóg sam chciał, żeby Bóg był bardziej zrozumiały, to w niej stał się człowiekiem. Maria to najbardziej przetrawiła tajemnicę Boga. I takiego nam dała. I widzimy, do czego Maria uformowała Jana Apostoła, który ją wziął do siebie. I tak samo Maria formowała Andrzeja Bobola. Nie dla siebie, ale dla Jezusa. A Jezus, żeby był bardziej zrozumiały, kochany i dawany przez innym. To właśnie prowadził do matki, bo nikt lepiej nie da człowiekowi Boga jak Maryja. To jest wielka tajemnica. I teraz patrząc na to, Andrzej Bobola, który dzięki Matce Bożej też doznał tego takiego wewnętrznego nawrócenia, już spłacał niejako dług wdzięczności, już jako kapłan, jako misjonarz, duszpasterz, szedł i ludzi prowadził do Maryi. Był opiekunem w sodalicy mariańskiej w różnych miastach, miejscowościach głosił konferencję na temat Marii i prowadził ludzi do Matki Bożej. I później w to, co w moim przekonaniu jest takie bardzo istotne, to jest jego pobyt w Nieświeżu. Nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy na to zwracają się uwagę. Nieśwież to jest miasto, gdzie mieszkał litewski książę Albrecht Radziwiłł. Człowiek, który był zafascynowany objawieniami Matki Bożej w Neapolu. To był rok 1608, kiedy Wielki Czciciel Maryi Juliusz Mancinelli wychwalał Maryję różnymi tytułami. W pewnym momencie słyszy, a czemu mnie nie nazywasz Królową Polski? Włoski jezuita. Włoski jezuita. W Neapolu w 1608 roku. I ten, kiedy usłyszał te słowa, że Maryja chce być nazwaną Królową Polski, jako 70-letni zakonnik wybrał się, Pieszo do Polski, żeby zobaczyć tę ziemię, którą Maria jest królową. A kiedy przybył w 1610 roku na Skałkę, by powiedzieć to królowi, by powiedzieć to władzom kościelnym, Matka Boża, kiedy był w świątyni, znowu mu się objawiła i powiedziała, że ona kocha ten naród, bo ten naród kocha ją. To są synowie, których ja szczególnie umiłowałam. I od tego czasu, zresztą na pamiątkę tego pobytu Mancileniego w Krakowie, w wieży Mariackiej jest korona, że Maria jest mhm. królową, to jest to podkreślone. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w zakonie jezuitów ciągle była ta myśl, że Maria jest królową. I teraz jak Andrzej Bobola został rektorem w Nieświeżu w 1623 roku, na pewno spotykał się z tym księciem, księciem litewskim Radziwiłem. Bo on nawet taką grubą książkę napisał na temat tych objawień. I niejako prosił kogoś, bo on wiedział, że co on może sam zrobić. To wszystko od kościoła, zależy to kościół, musi zrobić wszystko, żeby Maria, Królowa Polska, Maria stała się królową Polski. I w moim wyobrażeniu jest to, że Andrzej Bobola, który umiał odczytywać znaki czasu. On rozeznał, że to jest jakby jego misja i jego zadanie. Nie miał możliwości, żeby powiedzieć to od razu władzom polskim, ale wierzył, że nadejdzie taki moment, że będzie mógł to zrealizować. I historia mu w tym wszystkim dopomogła, bowiem kiedy król musiał uciekać przed Szwedami i znalazł się we Lwowie. W moim przekonaniu to były tereny, gdzie pracował Andrzej Bobola, bo nie był Piotrem Skargą, mm -hmm. on był oddany ludziom. I wtedy, gdy dowiedział się, że król tam jest, w moim przekonaniu udał się do króla, by o tej sprawie powiedzieć z, z tekstem napisanym już. Bo dzisiaj jest problem, kto jest autorem tekstu. No właśnie to pytanie cały czas chcę zadać. Niektórzy wręcz mówią, że na pewno nie Andrzej Bobola. Tak, bo tak naprawdę to to trzeba zgiąć kolana i prosić Boga, żeby i Andrze świętego Andrzeja, żeby nam to mogli zeznać, tę prawdę. Bowiem nie mamy do dzisiaj takiego dokumentu, w którym byłoby podpisane, kto ten tekst napisał. Wiemy tylko, że Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku go złożył. Ale kto napisał, to tego nie wiemy. I teraz, co w moim przekonaniu przemawia za Andrzejem? Przez wiele lat w opracowaniach naukowych wskazuje na Andrzeja, bo boli tekst ślubów, gdzie on wyraźnie mówi nie tylko, że Maryja trzeba Uczynić królową Polski. Ale trzeba naprawić krzywdy, które się wyrządziły ludziom, bo chrześcijanie, Maria nie może być królową w królestwie, gdzie dzieje się niesprawiedliwość i krzywda ludziom. I, i, i to, ten tekst wskazuje, że o tych biedaków, panwścieźnianych chłopów mógł się tylko upomnieć Andrzej Bobola, który doskonale znał, bo mieszkał. W pośród tych ludzi, pracował duszpasterzową, on wiedział jaki jest ciężki los, że tak być nie powinno. Tak. I wiemy, że król się do tego zobowiązał, ale później y, ludzie mu, ta, ci wielcy w Polsce magnaci, nie dopuścili do tego, żeby wypełnił te, to, co, to, co ślubował. Nie? To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa, Andrzej Bobola nigdy nie dbał o to, y, żeby szukać swojej chwały. Dlatego też dla niego nie było podpisać się, że Bobola to pisał. Najważniejsze było to, żeby to się stało faktem. A wiemy, że ci wszyscy z otoczenia Andrzeja, ci wielcy, którzy byli, to nie zawsze byli ludzie, którzy mieli dość pokory w sobie. I z tego też powodu, takim jest moje przekonanie, jak to niektórzy mówią, że prymasz napisał. Gdyby prymasz napisał, to by się podpisał. Mhm. Ale bardziej przemawia do mnie to, że autorem ślubu właśnie musiał być tak. Ten, kto znał dobrze objawienia Matki Bożej z Neapolu, czyli Jezuici. To drugim to musiał być naprawdę człowiek, który kocha Marię i który wierzył w realną obecność Marii w narodzie i oddziaływanie na ten naród. I trzecie musiał być to człowiek, który kochał Polskę, który to robił z miłości do Polski. Nie dla siebie. A ktoś powie, no ale. W tak ważnym momencie to Bobola nie chciałby być? Nie, bo on nie chciał zwracać na siebie uwagi. Tak jak kiedyś Maria była w ciszy cały czas Jezusa, bo wiedziała, że Jezus jest ludziom potrzebny. Ona tylko pomaga, żeby ludzie byli przy Jezusie. Tak samo tutaj w moim pełnym przekonaniu Andrzej Bobola był tak pokorny, że dla niego najważniejsze było, żeby to co Maria powiedziała stało się faktem, ale żeby nikt nie przysłaniał, żeby nie było ważniejszy jak kto napisał, aniżeli kto to zrobił. Król to zrobił, bo był wtedy odpowiedzialny za naród, w obecności władzy kościelnej. I to jest właśnie to, co Andrzej Bobola nam pozostawił. Dlatego też, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja widzę, jak Andrzej Bobol, Matka Boża ciągle zwraca uwagę na Bobolę. Dla mnie takim bardzo ważnym elementem jest rok 1920, mm -hmm. bowiem biskupi przyjeżdżają w obliczu zagrożenia ze strony bolszewików, by oddać kraj w ręce Serca Jezusowego, tak. mm -hmm. by oddać kraj w ręce niepokalanego serca Marii, ale wyjeżdżają i arcy, kardynał Kakowski wie, że trzeba się podjąć nowinę do Andrzeja, bo boli. I To jest dla mnie wielka tajemnica, że Maryja, kiedy się znaleźli w jej miejscu, w jej domu. Bo ona tam przyszła do tego miejsca, żeby narodowi pomagać. Mm -hmm. Ona wtedy natknęła biskupów, którzy byli bardzo wrażliwi na, na oddziaływanie Matki Bożej. I biskupi zrozumieli wtedy, być może, że przypomnieli sobie na to nawet i to przypomnienie. Patrzcie, co się stało w Pińsku. Kiedy ludzie zrobili, zrobili to, co Bobola e, kazał, uratowali miasto. I być może to były inspiracje, ja nie wiem, ale to było naprawdę działanie matki. Ktoś w jej kaplicy stało, w jej domu. Czyli nie można jej pomijać, że ta, jej tam nie było. Wskazała na Bobole. Czyli ja się chciał odwdzięczyć Andrzejowi, zwróćcie się do niego. A później, jeżeli patrzymy dalej, konsekwencją tej nowenny w Warszawie było to, że Matka Boża się objawia bolszewikom. Znowu Boboli tam w ogóle nie ma. Ale być odczytali bo prosili wtedy Stolicę Apostolską, że za uproszenie tego cudu niech będzie Andrzej Bobola kanonizowany. Proszę bardzo. I tak samo, gdy patrzę teraz w Strachocinie, no gdzie jestem proboszczem, bowiem tam Andrzej Bobola jak się objawił, to też w pewnym momencie wskazał, powiedz Polakom, żeby czcili Marię jako królową i panią, a nie jako patronę. Co to, znaczy? Czyli coś, to jest coś niesamowitego. On się cały czas upomina o miejsce Maryi w naszym narodzie. I to mi każe powiedzieć, że Andrzej Bobola jest, jest patronem, autorem ślubów lwowskich. Bo ten związek między królową, panią naszego narodu a Bobole, on cię ciągle przebija. I dlatego też y, ja oceniam to oczyma wiary. Bowiem są tacy, którzy. Uważają, że w innych krajach to robiono, to zrobiono to samo i w Polsce. Polska nie musi nikogo naśladować, to inni powinni naśladować Polaków to, co się robi. I to jest dla mnie, dlatego jestem dumny, że jestem w tym narodzie. Że Polacy umieją się zachować jako chrześcijanie, umieją bronić swoich wartości, choć jesteśmy słabym narodem. Ale jeżeli byśmy odkryli te dwie, dwa środki, które dał nam sam Bóg, Maria Królową Polski i Andrzeja Boboli, bądźmy spokojni o przyszłość. Święty Andrzej Bobola prowadzi do Matki Najświętszej, Maryja prowadzi do Boga. Serdecznie Księdzu dziękuję za tą rozmowę. Ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się bardzo, jestem zawsze do dyspozycji. Bo są sprawy, o które trzeba pielęgnować w naszym narodzie. I to, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali, jest bardzo ważne. Nie tylko w tym, jaka będzie przyszłość Polski, ale e, przyszłość Kościoła. I przyszłość każdego z nas. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szczęść Boże.